Cześć, 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 siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku ze Skyrima. Zagadkę rozwiązałem, była banalnie prosta, moi drodzy. Wystarczyło kilka razy wcisnąć po prostu ten jeden przycisk, zobaczcie. I to się samo układa, losowo. O, i zobaczcie, tu już mam ten otworzone, tu mi coś się pstryknęło. To sobie teraz otwieram i też to trzeba kilka razy wcisnąć. I znowu, i tu się już powinno, a nie, tu już się otworzyło. One sobie teraz jakoś świecą, tu mi coś leci. Wszystko się znowu pozamykało. I tyle. I mam prastary zwój, zobaczcie. To wszystko. Proste było. Zaniesiemy go Daxionowi. Dobrze. Zanieśmy go. Tylko... czy ja mogę to zabrać z powrotem? Tak. No to w drogę. Czyli tu? Myślałem, że mnie gdzieś zaprowadzi. A to sam jednak muszę jednak lecieć. No dobra. Lecimy w takim bądź razie. Skoro mus. A, zobaczcie. Ja tam na górze wchodziłem. To jest taka ta wioska. Są ci te ludziki, których ominąłem wtedy tak sprytnie wchodząc tutaj w Mokfrunie. Dobra. Co ja mam zrobić? Mam teraz jakieś dwa znaczniki. A, jeden to jest tutaj od tego szalonego gościa. Ja z nim później to sobie załatwię. Natomiast może idźmy tutaj do tej wieży. Strach. Boję się. I to mocno. Bo jak oni mnie przyjmą? Jestem wampirem. Trzeba było kogoś znaleźć i przetestować na nim moje wampirze sztuczki. Dobra, kolego. Raz kozie śmierć, ale na wszelki wypadek szybki zapis zrobię. Na pewno się ucieszą. Kto by się nie ucieszył? Halo? Chyba tu. Tu jest jakiś znacznik. Patrzy się na mnie dziwnie. Na bogów. Zarażono cię. Co tu robisz? Natychmiast udaj się do Mortalu. Dlaczego w ogóle próbujesz wcisnąć zbroję na trola? Co? Co? Jak możesz w ogóle myśleć o czymś takim? To moje i to nie kradziesz? Mogę? Myślę, że to efekt walki z nimi i myśli, cóż... Dobra, wy sobie pogadajcie, a ja lecę tutaj do szefuncia. A, uświadomienie sobie, że... Mam nadzieję, że podróż się udała. No... proszę bardzo. Mi, mam zwoje. Nie będę już przydatny w tej kwestii. Co? Co się stało? To moja wina. W pośpiechu, chcąc przeczytać pierwszy zwój, zaniedbałem właściwe przygotowanie. Myślałem, że uda mi się uśmierzyć efekty uboczne. Lecz nie miałem racji. A teraz za to płacę. No to świetnie. Ślepy? A tak. Czy jesteś Obawiam ślepy, się zapytałem. Się, że tak. To lipa. Mogę ci pomóc? Nie. Taka musi być kolej rzeczy. Poza tym istnieje prawdopodobieństwo, że już nigdy nie wydobrzeja. Czy to koniec? Nie. Istnieje inny sposób. Pytanie brzmi, jak wiele jesteś w stanie zaryzykować, by znaleźć łuk Auriela? Ciągle ryzykuję, dawaj, co trzeba robić? Nie zagwarantuję, że nic ci się nie stanie. Ślepota może być najmniejszym z twoich problemów. Wolałbym nie stracić wzroku. Lubię sobie grać w gry komputerowe, a bez tego byłoby ciężko. Po całym Tamriel. Mów, co mam zrobić. Są odosobnione miejsca nazywane polanami przodków. Jedno z takich miejsc jest w Skyrim, w lesie sosnowym.
Odprawienie rytuału pradawnej ćmy na Bolanie powinno dać ci odpowiedzi na twoje pytania. No to mów co ty z tym rytuałem. Tylko to już... podążać za tobą w... zgodnie... przetem. Rytuał na podstawie wizji mogę stwierdzić, przeskoczę, że prastary zwój, który zapowiada zdradę wobec bogów przypieczętowaną krwią śmiertelników, dobra, i klucz do proroctwa. Koleżanko, czy my możemy się już rozdzielić? Zaczekaj tu. O, musisz coś załatwić w pojedynkę? W porządku. O, świetnie. Nie chodź ze mną, bo ty mi przeszkadzasz. Troll, elegancko. Mamy trolle. Ja bym teraz trochę pohandlował. Natychmiast się ulecz. Inaczej jesteś zagrożeniem dla nas wszystkich. No nie mów mi, że nie będę mógł ten wykonywać misji u was. Dobra, nieważne. Prastary zwój trzeba przeczytać, ale najpierw kandelek. Na szybciutko załatwimy to. Czekaj, bo tylko jedno zaznaczenie mam. Jak tam z tymi moimi zadaniami? O, znajdź nóż kapłana ćmy. To jest moje główne zadanie. To na razie zostawmy w spokoju. Dobra. I gdzie ja będę musiał iść teraz? A, gdzieś tu, niedaleko. To elegancko. To tu mogę iść, ale najpierw, moi drodzy. Chodźmy do Białej Grani. Ciekawe, jak nas tam przyjmą. Czy się zorientują, że wampir ze mnie. Choć już jako wampir trochę spacerowałem po świecie. Nie obijaj się. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. To dawaj. Zobaczmy. W Gwieździe Zarannej otwierają nowe muzeum i właściciel prosił, żebym rozdawał zaproszenia podróżnym. To chyba na tyle. Muszę iść. Świetnie, wpadnę w wolnej chwili, ale tu bym sobie pohandlował. Siemaneczko. Mam tu parę nie... miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Wszystko, czego zapragnę? To bardzo fajnie. I sporo masz kasy, jak to ja się cieszę, że ty masz tyle kasy. Elfi sztylet strachu. Sprzedajmy. Czy ja to mogę sprzedać? Nie mogę. To niech będzie. A skórę. Skórę mógłbym poćwiartować jeszcze. Dobra, z tymi sztyletami jeszcze się wstrzymam. Sprzedaję to wszystko. Uuu, ty już kasy nie masz, koleżanko. Czy ja ci coś jeszcze wcisnę? 143 to trochę jest jeszcze jednak. To już za drogie. Co to jest? Węgiel? Po co mi węgiel? No dobra. Puścisz mnie do tej? Bym sobie trochę skór przerobił. Dobra, tu jest skóra. Lecimy. Doróbmy trochę pasków i zaraz idziemy kraftować. Może najpierw jeszcze tu. O, proszę, to mogę. Zobaczcie, malachit. Znamy to skądś, prawda? Robimy. Doświadczenie się przyda. Okej. Ty już masz mało kasy. Czy ten twój tutaj kolega ma zamknięte? Ale ten pijany łowca to zazwyczaj ma otwarte. I można by się tutaj do niego dostać. I jemu coś wcisnąć. Łuk
i strzały dla najlepszych chłopców. A ode mnie kupisz? O, właśnie to. Pięknie. Skumę kupuję, pięknie. No w końcu pijany, nie? Tego nie. Dobra, reszta już moja, dzięki. Kolejny wielkie. Jeszcze skoczę na chwilę do Beletorka. U niego też trochę sprzedamy. U niego też troszkę rzeczy sprzedamy. Nie podobają. Nie no, Beletor nie pracuje? Źle ci z nich patrzy. No jakbym się przerobił, to by mi lepiej patrzyło. Dobra, jak tam u mnie z tym ciężarem? 227 na 345. Gdzie jest Beletor? On się znowu obija. Nie wiem, czy on tak upija się i od czasu do czasu nie bywa w pracy, czy co? Mam niezły wybór mikstur i alchemicznych reagentów. No, cieszę się. To ja może trochę przerobię tych ingredientów. Najlepiej na zdrowie. Znaczy na przywrócenie zdrowia. Dobra, i to by było tyle, jeśli chodzi o zdrowie. A teraz róbmy cokolwiek po prostu, żeby było. Proszę bardzo, nawet level wbiłem. Trochę tego porobię. Jak czegoś nie będę mógł sprzedać, to po prostu wyrzucę te mikstury. Ciekawe, ile ja na tym zarobię. Tylko no jak Beletor nie otworzy tego sklepu, no to niezależnie od tego, co ja będę miał, to i tak nic nie sprzedam. Ona tutaj ma parę groszy na krzyż. Sprzedaję leki na skorzenia pospolite i rzadkie. Daj znać, jeśli będziesz potrzebować moich usług. Oj, tu jeszcze mam coś? Się odblokowało? Jakim cudem? Dobra. Teraz mam jeszcze sporo. O Boże, ile mam tych rzeczy. Jeśli mogę ci czymś pomóc, wystarczy poprosić. Kasę potrzebuję. Jak wystarczy poprosić, to kasa mi wystarczy. Chociaż tu to w zasadzie jestem głównie dla doświadczenia. Kraftuję sobie, co popadnie. Na moich półkach znajdziesz eliksiry, balsamy, okłady i mikstury. Czego tylko. Zobaczcie, ile tego mogę zrobić. Na pewno tego nie sprzedam wszystkiego. Nikt nie ma tyle kasy, żeby to ode mnie kupić. I chętnie cię obsłużę. Sprzedaję leki na schorzenia pospolite i rzadkie. Daj znać, jeśli będziesz potrzebować moich usług. No dobra, i to by było na tyle. Przerywamy alchemię, zobaczymy, czy ja mogę coś sprzedać, czy nie mogę. O, nawet nie jestem obciążony, zobacz. Masz bladą. A, czyli wiesz co nieco o alchemii. Co nieco wiem. Dobra, sprzedaję wszystko poza leczeniem. No dobra, i to by było na tyle, jeśli chodzi o nią. Zobaczmy, co u Beletora. W sumie to jeszcze te kości mam przecież smocze. Mam nadzieję, że o, otworzył, świetnie.
Zachciało mu się. Tak, jeśli dojrzysz coś, co cię za... Wszystko jest różnorodne towary. Beletorku, a czekaj. Czy masz wytrychy? Dobra, bierz to, to i to. Skuma. Czy co to było? Bo ja te kości muszę znaleźć, bo one są ciężkie. Ja tu widzę, że mu sprzedam wszystko, tylko nie to, co najcięższe. No dobra, to teraz bym się za mikstury wziął. No i dobra, i to by było tyle. W sumie to na dom już mnie stać. W sumie to już stać mnie na dom, ale nie potrzebuję. Wyrzućmy mikstury, te niepotrzebne, nie będę z nimi łaził. Za dużo tego wszystkiego jest, żeby to posprzedawać. Dobra, zaklinanie to niech będzie. Zwiększa zdrowie, to nie bardzo. Kondycja, do widzenia. Magia też. O, tu zdrowie niech zostanie. Tego się pozbędziemy. Udźwig, do widzenia, do widzenia. Osłabienie zdrowia, do widzenia. To są już trucizny. No i dobra. Bierzcie i pijcie, nie ma problemu. Ej, awans? To ja w końcu nie rozdałem awansu? A, zobaczcie, jak mi tutaj obniżyło, jak jestem wampirem. W dzień. I nadal nie wiem, jak pić ludzką krew. Dobra, bierzmy to. I idziemy, moi drodzy, teraz tutaj oto w to miejsce musimy się udać. Czyli najbliżej to będzie Skellgen, co? Tutaj zaczynaliśmy swoją podróż. Albo stąd. Dobra, chodźmy stąd. Zobaczymy, co nas tam czeka na miejscu. Jestem sam na szczęście. Nie ma już ze mną Sereny. Tam jakieś ognisko. To nie bardzo. Dobra, ale idziemy w tą stronę. Mnie nie ochroni? Ale mi walnęła, widzieliście? Muszę się wyleczyć. To pewnie dlatego, że mam zmniejszone obrażenia. Dobra, tutaj też jeszcze muszę się trochę wyleczyć. Muszę poczekać chyba do nocy, żeby spacerować jednak. Chociaż to też są wampiry, to dziwne, żeby ten... Że ja mam osłabienie, a oni nie. Dobra, jak ja stąd mam wyjść? Ja wpadłem w jakąś przepaść przedziwną. Dobra.
Dawaj mi swoje rzeczy. A gdzie ta twoja koleżanka zginęła? Bo już nie wiem. A tu w krzakach się kryje? Nie. Może gdzieś się tam sturlała. A tu leży, ale się zakamuflowała. Nic nie widać. I jeszcze tutaj kogoś mi się udało walić. Wampir wampira, żeby tak atakował. No skandal. Dobra, biegniemy. Troll stanął nam na drodze. Poszło ładnie. Dawaj trollu, co masz w sobie? O, już się ten stacza. Elegancko, dziękuję serdecznie. Czy ja tędy dojdę? Tutaj nie, to w ogóle ja gdzieś jestem blisko, to jest hen daleko jeszcze. Idziemy tam dalej. Chyba noc zapada, to może odzyskam jakieś siły większe wampirskie. Tu znowu coś, a wilki. Uciekaj, uciekaj, łosiu, jeleniu, czy kim ty tam jesteś? Jakaś chatka. Nie będę do niej wchodził, ale ją odkryję. To będzie już punkt szybkiej podróży. Jakieś niedźwiedzie się już ganiają. Chodź niedźwiedziu do mnie. Chyba jeszcze nie wie o moim istnieniu w tym momencie. Ale już chyba wie. Dobra, tu się udało. Uuu, mocna kusza. Jeszcze raz hita dostaniesz. I po tobie. Brunatny chyba to był niedźwiedź. Taki jakiś wielki, wypasiony. Tylko znowu mi ciało gdzieś zniknęło. I ja to się mam. A, bo tu jest to. O, to weźmiemy tylko to. A tu weźmiemy wszystko. No dobra, i dalej. Droga przed nami. Zapiszmy. A co mi tam? Czas zakończyć zabawę. Ciągle spotykam tylko jakichś nikczemników, co chcą mnie pozabijać. No to się właśnie cofnąłeś, prawdziwy Nordzie. Mój krzyk ci w tym pomógł. Dobra, elegancko. Panowie zmiecieni z powierzchni ziemi. Zdrowie jak najchętniej. Bełty również. Jeszcze tu ktoś chyba się utopił. Czyli gdzie ja go zastrzeliłem? O. Gdzieś tu jego broń jest, ale on... Może go bagno wciągnęło. Dobra, nieważne. Zostawmy go w spokoju. Mamy inne zadanie przed sobą. Ile jeszcze? O, już prawie, zobaczcie.
Prawie na miejscu jestem. Jakąś jaskinię muszę znaleźć tylko. Ale nie mówcie mi, że to będzie gdzieś tam hen daleko, że ja nam nie wejdę nawet, co? Się nie mogę dostać. Jakimś tam... No nie bardzo, nie bardzo. Nie za bardzo. Gdzie ja mam iść? No gdzieś tam zdecydowanie, pod tą górę. Bo jak? A jest jakaś ścieżka. Może ta ścieżka mnie zaprowadzi. Tak jakbym był na szlaku chyba. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Wchodzimy do środka. O nie, przecież my się pożegnaliśmy. Chyba jednak nie można się z nią pożegnać. Misję musimy wykonywać razem, tą główną wampirzą. Wampiryczną. Czy jak zwał. W jaskini jestem, światła nie ma, chociaż trochę światła jest. Ale tyle tych roślinek? Serena, co dalej, bo tu ściana. Może tym niby mostem? O tak, chyba tu. Dobra, to ukucnąłem znowu, żeby nie zbudzić paskudztw. Wydaje mi się, że tu jakieś będą. Zresztą jak wszędzie. Gdzie tu się nie wejdzie, to jakieś paskudztwa. O, ale jak tu ładnie, zobaczcie. I światełko jest. Tak jakby nikogo nie było. Czy tu będzie bezpiecznie? Zapiszę i idę. Najwyżej załaduję z powrotem grę. O, proszę. Co teraz? Zebrać korę z drzewa? A gdzie to mnie prowadzi? A, gdzieś tam na górę chyba. Rany Julek. To się będę miał teraz. Pospaceruję trochę. Tu coś jakby mnie kieruje. A tam, dobra, na górę. Było zaznaczone. Idziemy. No, zbieramy, zbieramy, chłopie. Zero siedem? A, jakieś roje teraz będę musiał zwabiać. Czyli to? Coś mam z tym zrobić? O, dobra. Jeden. Dwa. No, 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 dawaj roju. Trzy. Dobra, ładnie idzie, ale zapiszę. Tu coś też fruwa. Cztery. Proszę bardzo, tu coś mamy. 5. O. 6. I jeszcze jeden rojek. Serena, złap chociaż ty z jeden. O, to na górze. I pięknie. I co teraz? Do światła? Tak, wejdź w snop światła. Jestem. Co? I co? I zwój teraz? Nacisnąć mam? Księgi. Tylko który ja zwój mam teraz czytać, co? Chyba smoka? O nie, czy ja oślepłem? Jak ten mędrzec? Chyba nie. Dobra, to jeden przeczytałem, tylko który? Bo już zapomniałem.
Chyba smoka przeczytałem, co? Albo nie wiem. No, ile będę tego czytał jeszcze? O, teraz coś innego się dzieje. To chyba to. Chyba mamy to. O. Pięknie. Czytaj, czytaj, chłopie, czytaj. Tylko co tutaj widzisz? Bo ja tu nic nie widzę, poza jakimiś ćmami i znaczkami, jakby rzeki. Może to mapa? O nie, oślepłem? Porozmawiaj z Sereną. A gdzie ona? Serena? Zostałaś gdzieś tam na początku, co? Pewnie. Ach, ja to się mam z tą Sereną, naprawdę. Chodźmy do niej. A ty co, zamknęłaś się? Słyszę, jakby ktoś mnie coś atakował? Serena, przestańmy się bawić. Dobra, ja zapiszę. Nie wiem, co tu się dzieje. Coś jakby jakaś walka albo coś? Czemu ja nie mogę stąd wyjść? Samson. No puśćcie mnie. A, bo to się coś pewnie zbugowało, bo Sereny tu nie było i ja teraz nie zaliczę zadania. Bo ona tu ze mną nie przyszła. No nie wierzę. I co, będę musiał jakoś odsejwować i sprowadzić ją tu do mnie? Porozmawiaj z Sereną. No z przyjemnością, z przyjemnością. Tylko jak? Jak jej tu nie ma nigdzie. Gdzieś tam gargulce spacerują. Tu nic wcisnąć nie mogę. No nie. A może ja nie tamtędy szedłem? A nie, już nie muszę z nią gadać. Co, ona zginęła? A nie, bo ja wyłączyłem zadanie. Muszę tam iść. A dobra, zobaczmy jeszcze te schody. Może one gdzieś mnie doprowadzą. Chyba nie, one tylko do tego drzewa. Ja tutaj to nic nie mam do zrobienia. No dobra, to ja sobie to odsejwuję, zrobię tamtą grę, znaczy od wejścia do tej jaskini. Zrobię to jeszcze raz sam. I sprowadzę tu Serenę teraz. Bez niej się tu nie pojawię, nie będę robił tych misji bez niej. No bo zobaczcie, w jakiejś gargulce. Nie widzę jakiejś wajchy albo ani niczego takiego. Rano to by się jakoś, nie wiem, pozabijała ich albo coś. Nie powstrzymacie nas, śmiertelni głupcy. Powstrzymałbym was i to bez problemu, ale coś tu się popsuło. No dobra, nie ma co, moi drodzy. Kończymy. Ja to muszę jeszcze raz przejść tak, żeby Serena była tam obok ze mną, żeby tu przyszła. Także cóż. Ja sobie to wszystko odsejwuję i widzimy się w kolejnym odcinku od momentu, jak będę czytał zwoje.
Także dzięki wielkie za ten odcinek, że byliście i że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to łapka w górę, subskrypcja mile widziana. Ja kończę, jeszcze raz to sobie przejdę i widzimy się przy czytaniu zwoi po raz kolejny. Pa, pa, pozdrawiam.